Hej Miranda, dokąd się wybierasz? Do wesołego miasteczka? Brzmi jak świetna zabawa! Trzęsienie ziemi! O nie! Nasz diabelski młyn wymknął się spod kontroli! Masz rację! Musimy je natychmiast zatrzymać! To świetny pomysł! Maverick na pewno nam pomoże! Maverick! Trzęsienie ziemi uwolniło nasz diabelski młyn! Teraz szaleje po całym mieście! Musisz je natychmiast powstrzymać! Toczy się w stronę Moł? O nie! Kto nam może pomóc? Mike i Mia? Mike, potrzebujemy twojej pomocy. Nasz diabelski młyn wymknął się spod kontroli. Pomożesz nam go zatrzymać? Doskonale! Mia, zdaje się, że ktoś cię wzywa. Mia, potrzebna nam twoja pomoc. W naszym mieście szaleje diabelski młyn. Spokojnie, Moł! Pomoc już jedzie! Mia, uważaj na siebie! Puść je! Wow!
o mały włos. Dzięki, przyjaciele. Uratowaliście garaż Moe. Chcesz teraz zabrać wszystkich do wesołego miasteczka? Okej, bawcie się dobrze. Wow, co to jest, Mike? To mi wygląda na butelkę. Ciekawe, co jest w środku. To mi wygląda na mapę. Zobacz, jedzie Malcolm. Cześć, Malcolm. Hello. Zobacz, co znalazł Mike. To mi wygląda na mapę skarbu. Mówisz, że powinniśmy tam pojechać? Okej, zaczynajmy naszą przygodę. Ciekawe, co kryje się pod tym znakiem X? Ha, te beczki blokują nam drogę. Chcesz je przesunąć, Mike? Co o tym myślisz, Malcolm? Okej. Tylko bądź ostrożny, Mike. O nie! Te beczki zaraz się zawalą! Mike, uciekaj! Uff, mało brakowało! Ale na szczęście udało wam się uciec! Chyba ktoś specjalnie ustawił tutaj te beczki. Tak czy inaczej, ruszajmy dalej. To mi wygląda na miejsce zaznaczone na mapie X-em. A skarb pewnie jest ukryty w tej jaskini. O nie, kolejna pułapka! I co teraz zrobimy? Potrzebujemy pomocy z zewnątrz. Poprośmy Mavericka. Hej, Maverick, mamy kłopoty. Malcolm i Mike wyruszyli na poszukiwanie skarbów, ale niestety wpadli w zasadzkę. Są teraz uwięzieni w sieci. Ktoś celowo zostawił tę pułapkę, żeby nikt nie dobrał się do skarbu. Jedźmy na pomoc! O, tam jest Moe. Powinniśmy go poprosić o pomoc. Hej, Moe, jak tam rybki? Maverick jedzie na pomoc Malcolmowi i Mike'owi. Byli na poszukiwaniu skarbów, kiedy wpadli w zasadzkę. Teraz musimy ich uwolnić. Czy nam pomożesz? Doskonale! Zatem w drogę! Już dobrze, chłopaki. Maverick i Moe przybyli z pomocą. Moe, ty podniesiesz siatkę, a Maverick wydostanie naszych przyjaciół spod niej. Tak jest! Udało się! Lepiej trzymajmy się razem, w razie gdyby czekało na nas więcej pułapek. A co tutaj mamy? Chwila, moment. Chyba Malcolm ma podejrzenia co do tej skrzynki. Zgadza się, Malcolm. Tam na górze jest ogromny głaz. Pewnie spadnie na tego, kto będzie chciał otworzyć skrzynię.
Chyba, że... Moł, zabrałeś ze sobą wędkę? Malcolm ma pomysł. Użyj swojej wędki, żeby ściągnąć skrzynkę tu do nas. Prawie ci się udało. Spróbuj jeszcze raz. Jest! Mamy ją! Dalej, przyjaciele! Pomóżcie koledze! Wow! O mały włos od tragedii! Miałeś rację, Malcolm. O mój Boże, tylko spójrzcie na to! 4 złote monety! To się nazywa prawdziwy skarb! Idealnie! Po jednej dla każdego! Prawdziwi z was poszukiwacze skarbu! A teraz pora wracać do domu! Trzymajcie się i do zobaczenia w następnym odcinku! Cześć, Milo i Mitch! Cóż za wspaniały dzień, prawda? O-o! Wygląda na to, że musicie się zdecydować, w którą stronę pojedziecie. No dalej, chłopaki. Nie musicie się kłócić. Którą stronę wybieracie? A może powinniście rzucić monetą, żeby zdecydować, co? Mitch wybiera orła, a Milo reszkę. To jest orzeł. A to jest reszka. Okej, no to rzucamy. Ciekawe, co wypadło. To orzeł, a więc wygrał Mitch. I to on będzie wybierał, w którą stronę pojedziemy. Milo, Mitch, tylko spójrzcie na te przepiękne drzewo. Chłopaki, czy wy widzicie to, co ja? Niesłychane! Tam jest wielki tort! Tylko co on robi na drzewie? One wygląda tak smacznie! Milo mówi, że powinniśmy je tam zostawić. Może ktoś tam celowo je postawił? Ale z drugiej strony, znaleźliśmy je, więc chyba należy teraz do nas. No nie, znowu spadło. Nie! Milo, Mitch, musicie natychmiast objechać to. Okej, spokojnie. Zaraz poprosimy Mavericka o pomoc. On na pewno będzie wiedział, co robić. Hej, Maverick, relaksujesz się w ten piękny dzień? Okulary i lód. Idealnie. To się nazywa odpoczywanie w stylu. O, chyba koniec odpoczynku na dzisiaj. Zobaczmy, co tam się dzieje, Maverick. Chyba wiesz, co robić, co? Hej, chłopaki! To świetny pomysł na ochłodę w ten upalny dzień! Maverick, spokojnie! Dostaniesz zadyszki! Max, Milo i Mitch potrzebują naszej pomocy! Wpadli w pułapkę ognia i nie mogą się wydostać! Wybacz, Marty, ale Max musi jechać. Nie martw się, wróci później.
O, oho. Okej, tylko teraz w którą stronę? Hej, zobaczcie, coś tam leży. To moneta. Pewnie pojechali w tą stronę. O nie, ogień się rozprzestrzenia. Musimy się pospieszyć. Milo, Mitch, wciąż tam jesteście? Trzymajcie się. Spokojnie, Maverick. Pozostaw to Maxowi. W końcu jest strażakiem. Świetna robota, Max. Dziękujemy ci. Uratowałeś nasze dźwigi. Jak się czujecie? Wszystko okej? Dziękujemy ci, Maverick. Jak zwykle wszystko dobrze się skończyło. Ale Mitcha wciąż trapi jedno pytanie. Jakim cudem znalazł się tamten tort? Teraz już wszystko jasne. Maverick go tam schował, żebyście go nie odkryli przed waszymi urodzinami. Niestety los tak chciał, że odkryliście tort przez przypadek. Okej, teraz już wszystko jasne. Już dobrze, Maverick. Nie musisz się obwiniać. To był po prostu wypadek. Zgadzam się, Milo. Chyba czas już zjeść ten tort, co? Niesamowite! W końcu się razem zgadzacie z czymś! To chyba jakiś cud! Tylko ostrożnie! Dobra robota! Smacznego, przyjaciele! I wszystkiego najlepszego! Mitch, to nie było miłe z twojej strony. Anbo, Bibi? Hej, Miranda. Bibi? A co to za hałas? Co tutaj się wyprawia? Czy to może być trzęsienie ziemi? Więc lepiej stąd szybko zmiatajmy. Mam nadzieję, że to już koniec. Już nic nie słychać? O nie, trzęsienie znowu wróciło. Uważajcie! Chyba musimy znaleźć inne schronienie. Maverick, lepiej to zostaw. Zobacz, ktoś ciebie potrzebuje. W naszym miasteczku miało miejsce trzęsienie ziemi. Milo, Mitch i Miranda są w niebezpieczeństwie. Jedźmy i zobaczmy, jak możemy im pomóc.
Banana, banamanowa, ina mama. Hej Mike, możesz z nami pojechać? Nasi przyjaciele potrzebują pomocy. Super, zatem jedźmy. Przyjaciele, już jest Mamri. Spokojnie, powoli. On nic nie rozumie. Zgadza się, Mamri. Miranda jest uwięziona pod tym gruzem. Jak ją uwolnimy? Twierdzisz, że to zadanie dla Majka? Dalej, Mike, do dzieła! I lepiej się pospiesz. Lada chwila może nadejść kolejne trzęsienie ziemi. O, tak jak mówiłem, nadchodzi kolejne! Miranda, czy z tobą wszystko w porządku? Już dobrze. Maverick i Mike zaraz cię uwolnią. Jeszcze tylko trochę, Mike. Mike, uważaj! Świetna robota! Okej, teraz wszyscy ruszajcie za Maverickiem. Musimy się stąd jak najszybciej wydostać. A dokąd tak właściwie jedziemy, Maverick? W góry, na najwyższy punkt w naszym mieście. Dobra robota, moi drodzy. Tutaj jesteście bezpieczni. Uratowaliście Mirandę. Każdy powinien mieć takich przyjaciół jak ty, Miranda. Dziękujemy, Maverick. Do zobaczenia. Hej, chłopaki! A co tutaj się wyprawia? Nie wierzę, że przyszło wam to do głowy! Ha, widzę, że macie tutaj konkurs. Kto dalej doleci z tej procy, co? Marty, nieźle ją napiąłeś. Lepiej uważaj. Marty? Czy wszystko w porządku? Nic nie rozumiem. To chyba przez to, że twoja buzia wylądowała w piasku. O nie! Wiem, że to wygląda zabawnie, Moe. Ale mam złą wiadomość. Nadchodzi przypływ. A może poprosimy Mavericka o pomoc? On będzie wiedział, co robić. Hej, Maverick. Czas na akcję. Marty i Moe bawili się gigantyczną procą. Kiedy Marty się wystrzelił, wylądował nosem w piasku. Teraz nie może wyjść. Pomożesz?
Hej! Wow! Mike, potrzebujemy twojej pomocy, żeby uratować Martiego! Okej, zatem ruszajmy! Jak mu pomożemy, chłopaki? Oczywiście! Przecież możesz go wykopać, Mike! A, to bardzo dziwne. Dlaczego Marty wciąż nie może się wydostać? Co to takiego? Wielki kamień? Marty utknął w kamieniu? Chłopaki, musicie się pospieszyć. He. Mama, inna ma, dilala, dilala. Maverick, co ty kombinujesz? A to niespodzianka! Może powinniśmy odstawić tą procę na jakiś czas. Do zobaczenia następnym razem, Monster Trucki! Juhu! Juhu! Hej, Max! Cześć, Miranda! Masz rację, Max wygląda na bardzo silnego! Chcesz zobaczyć coś jeszcze bardziej imponującego, Miranda? Myślisz, że dasz radę go przesunąć? To było niesamowite! Max, musisz pchać jeszcze mocniej! O-o! O nie! Max jest uwięziony w tej jaskini! Lepiej jedźmy po pomoc! Hej Maverick, a co ty wyprawiasz? Mama, inna ma. Trenujesz, żeby być jeszcze szybszy? Aha. Chyba to już koniec treningu. Mamy dla ciebie zadanie. Matt został uwięziony w środku tej jaskini! Potrzebujemy kogoś silnego, żeby odsunął ten wielki głaz! Świetny pomysł! Zobaczmy, czy Mike jest wolny!
Mike. Hej. Co porabiasz? Aha, będziesz kopał dziurę na budowę basenu. Ale klawo! Wybacz, że ci przeszkadzamy, Mike, ale mamy sytuację. Max został więziony w lesie i potrzebuje twojej pomocy. Super ekstra! Już dobrze, Max. Pomoc już nadjeżdża. Mike, zdołasz przesunąć ten wielki głaz? Ha, nic się nie rusza. Mama, bata. Mamy, mama, ba. A jeśli Max będzie pchał, a Mike przesuwał, może wtedy uda się go usunąć? He. Max, słyszałeś o naszym planie? Mhm. Okej, zatem spróbujmy. Tak jest, Max, dalej! Jeszcze tylko trochę i zaraz Mike zacznie go przesuwać. Dobrze ci idzie, Max! Mike, Maverick mówi, że teraz będziesz w stanie przesunąć ten głaz. O, cały jesteś porysowany i pobrudzony. Ale już dobrze, Miranda zaraz się tobą zajmie. No, oczywiście, Mike, możesz już wracać do domu. Bardzo ci dziękujemy. Okej, najpierw musimy zdezynfekować te zadrapania. Miranda, masz jakieś plastry? Świetnie, Miranda. A co teraz? Max, chcesz pomóc Mike'owi w zbudowaniu basenu? W ramach podziękowania? Dobry pomysł. Maverick, jedź pierwszy. Do zobaczenia. Ciekawe, co będzie w następnym odcinku. Hej, Malcolm. A co ty tutaj robisz w dżungli? Aha, szukasz skarbu? Legenda głosi, że gdzieś tutaj jest ukryty stary piracki statek. Uff, mało brakowało. Prawie wpadłeś do tej rzeki. Dasz radę wrócić na górę, Malcolm? Lepiej poprośmy Mavericka o pomoc. Wow, niezły skok, Maverick! Mama, pata! Tak jest, praktyka czyni mistrza. Musisz wiedzieć, kiedy wyskoczyć. Hej! Mama! Maverick, to jest alarm! Ktoś potrzebuje twojej pomocy! Mama, mama!
아! 에? Mama, winna ma. Musisz natychmiast pomóc Malcolmowi. Lala. Myślisz, że Mo mógłby nam pomóc? Lala, ma nowo. Zatem w drogę. Trochę oleju wpadło ci do oczu. To nie jest dobre. Już lepiej? Mo, Malcolm potrzebuje twojej pomocy. Spadł z mostu i utknął przy rzece. Pomożesz nam? Aha. Zgadza się, przecież masz wyciągarkę. Dzięki niej pomożemy Malcolmowi. Hej. Okej, zatem bierzmy się do dzieła. Spokojnie, Malcolm. Maverick zaraz znajdzie jakiś sposób. Malcolm, musisz się puścić. Inaczej nie wyciągniemy cię na górę. Wiem, że chcesz to wziąć ze sobą, ale to jest zbyt ciężkie. Czasami trzeba puścić niektóre rzeczy. To była ciężka robota, prawda? Ale jestem pewien, że jest jeszcze wiele skarbów do odkrycia. A to co? Malcolm, czy to jest złoto? Haha, tak jest! Hej, chłopaki, a co wy porabiacie? A, przepraszam, już będę cicho. Kontynuujcie, proszę. Ha 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 ha.
No pięknie, zaplątaliście się. Ale się narobiłem. Może poprośmy Mavericka o pomoc, co? Hej, Maverick! Trenujesz skok w dal na olimpiadę w mieście Monster Trucku? Hej! Dobrze ci idzie! Czy mógłbyś pomóc Milo, Mitchowi i Maxowi? Hey. Zaplątały się ich kule, kiedy grali w jakąś dziwną grę. Zdołasz im pomóc? Mama, Mina ma. Okej, zatem w drogę! A cóż to za nowy sposób przenoszenia farby? Czy mógłbyś nam pomóc? Milo, Mitch i Max zaplątali się! Dzięki, Mo! Mo, a na co nam przyda się ta farba? Tak, lepiej! Hej chłopaki, Maverick i Mo przyjechali, żeby was rozplątać. O, ho, ho. Masz pomysł, Mo? Okej, musimy zrobić trochę miejsca. Ciekawe, nad czym on tak pracuje. Zdołacie to zrobić? Hey!
Udało się! Dziękujemy za waszą pomoc! I co teraz będziecie robić? Chcecie pograć w kręgle? Brzmi jak dobra zabawa! Miłej zabawy, przyjaciele! I do zobaczenia w następnym odcinku! Wow, świetny trik, Maverick! Twoja kolej, Mo! Wow, ależ on wysoko skacze! On zaraz wskoczy do tego balona! To było niesamowite! Ale co teraz zrobimy? Szybko! Balon odlatuje z Mo! Maverick, gdzie są twoje dopalacze? Musimy się pospieszyć. Mo jest już nad rzeką. Mamo. A Maverick, a właściwie to jak chcesz sprowadzić Mo na ziemię? Nie! Mo spadnie twardo na ziemię, jeżeli przebijesz jego balon. Musimy go sprowadzić na ziemię powoli i delikatnie. O właśnie, poprośmy Mia o pomoc. O, przepraszamy, Mia, ale Maverick potrzebuje twojej pomocy tam na ziemi. Zobacz, Mo jest uwięziony w tym balonie. Wkładając te kamienie do kosza balona, sprawimy, że będzie ciężki. Jeden po drugim. Balabu! Ha! A, hej! Powodzenia, Mia! Hej! Już dobrze, Mo. Zaraz znów będziesz na ziemi. Tak! To działa! O-o! Tylko, że teraz balon kieruje się w stronę morza! Szybko! Znajdźmy Martiego! Może on nam pomoże uratować Mo! Jubi! Marty, potrzebujemy ciebie na plaży. Mamy bardzo groźną sytuację. Ba-da-ba.
Moł leci w tym balonie. Musimy go złapać, zanim wpadnie do wody. Nie, mama. Nie. Moł, musisz wyskoczyć z kosza. Miejmy nadzieję, że wyląduje na Martim. Doskonale! Dobra robota, Marti. To była genialna praca zespołowa. A teraz wszyscy możemy pojechać na skatepark i się pobawić. Ale pamiętajcie, żeby mieć oko na latające balony. Hej, Malcolm! Hej! A co tutaj robisz samemu? Wow, to nowe walkie-talkie? Ale klawo! To Max z tobą rozmawia? A gdzie on jest? Max pojechał na szczyt tej góry? Ale czy to nie jest niebezpieczne? I mógłbym też dodać przerażające. Co to było? O nie! Co to może być? Coś bardzo dziwnego tu się dzieje, Malcolm. Lepiej szybko zawiadom Mavericka, żeby nam pomógł. Hej! Hej, Maverick! Hej, Mia! Widzę, że świetnie się bawicie, ale niestety mam złą wiadomość. Coś się stało w górach! To pewnie Malcolm próbuje cię zawiadomić. Malcolm rozmawiał z Maxem przez walkie-talkie, kiedy nagle usłyszeliśmy dziwny dźwięk, zobaczyliśmy to, a potem nastała cisza. Ale to jeszcze nie wszystko. Teraz na szczycie góry jest te dziwne światło. Nie wiemy, co robić. Malcolm bardzo cię potrzebuje, Maverick. Czy możesz tam pojechać? Zobacz, Maverick i Mia przyjechali ci pomóc. Zobacz, Maverick, to te tajemnicze światło. To bardzo dziwne. Dobry pomysł, Maverick. Mia może tam podlecieć, żeby zobaczyć, co to jest. Tylko bądź ostrożna, Mia. To jest UFO! I wygląda na to, że używa tego światła, żeby porwać Maxa! Nie, mama! Co?
te światło jest od Maxa? On odbija światło księżyca, żeby pokazać nam, gdzie się znajduje? Ale ulga! Zatem jedźmy mu na pomoc! Max, tak bardzo się martwiliśmy o ciebie. Czy wszystko w porządku? Potknąłeś się i twoje walkie-talkie wypadło? Haha, Malcolm myślał, że UFO chce cię porwać. Proszę bardzo, twoje walkie-talkie. Aha, Max chciał ci powiedzieć, że wszystko jest okej. Ale z was głuptasy. Maverick, Mia, dziękujemy za waszą pomoc. I do zobaczenia w następnym odcinku.